Serdecznie witam na 7. sesji Rady Miejskiej. Pozwolę sobie przedstawić dzisiejszy porządek obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Punkt 5. Informacje i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego. Punkt 6. Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności społecznej Komisji Mieszkaniowej. Punkt 8. Podjęcie uchwał. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalania kryterium rekrutacji do publicznej przedszkoli na terenie miasta Kolnawa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia w sprawie utworzenia wodu głosowania do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015. W sprawie rozpatrzenia skargi pani Moniki Łagody na dyrektora Pomorskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolnowa na rok 2015. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kolnowa. W sprawie zmiany w budżecie miasta Kolnowa na rok 2015. Punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Punkt 13. Sprawy różne. Punkt 14. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z radnych chciałby przechodzić do zostawionego porządku obrad? Jeśli nie ma, ja mam jedną propozycję. Otóż zaszła taka potrzeba na wniosek dyrektora Pomorskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wprowadzenie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodą i zbiorowego oprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Kolnowa w Kolnowie na okres od dnia 1 maja 2015 do dnia 31 maja 2015. Tą uchwałę proponuję wprowadzić w punkcie H punktu 8. Tą uchwałę radni otrzymali przed sesją. Jest to mało znacząca zmiana. No, dla mieszkańców podejrzewam, dla wielu mieszkańców to też dość pokrajna zmiana, bo ponieważ obowiązujące taryfy z poprzedniego okresu będą utrzymane jeszcze przez jeden miesiąc. Czy ktoś chciałby się odnieść do mojej propozycji? Jeśli nie mam, bardzo bym prosił o przegłosowanie wprowadzenia w punkcie H punktu 8 tej uchwały. Bardzo proszę o podniesienie, kto jest za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została wprowadzona jednomyślnie. Zobowiązany jestem przedstawić ponownie porządek obrad po zmianach. I to czynię. Punkt 3. Przyjęcie protokołu drugiej sesji. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Punkt 5. Informacje o ocenie stanu bezpieczeństwa publicznego. Punkt 6. Kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności społecznej Komisji Mieszkaniowej. Punkt 8. Podjęcie uchwał. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia kryterium edukacji do przedszkoli w sprawie utworzenia obozu głosowania do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia skargi pani Łagody w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej i w sprawie zmiany w budżecie miasta Kolnowa. Punkt 9. Punkt H. Uchwała w sprawie przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego rozpatrzenia wody, zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Kolnowa na okres od dnia 1 maja 2015 do dnia 31 maja 2015. Punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Informacje i komunikaty przewodniczącego. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Punkt 13. Sprawy różne. Punkt 14. Zamknięcie obrad. Pytam jeszcze raz, czy ktoś radnych chciałby się odnieść do porządku? Jeśli nie ma, bardzo bym prosił o jego przyjęcie. Kto z radnych jest za przyjęciem strony porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Za formalność, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do jego realizacji.
Punkt trzeci porządku obrad: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, to jest numer 6/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Protokół był i jest jeszcze wystawiony w biurze Rady, można było się z nim zapoznać. Bardzo proszę o przyjęcie tego protokołu. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół poprzedniej sesji został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do punktu 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szybko, a przy okazji porządkujemy również ten teren z
budowli, które są tam bezużyteczne. Przebudowa i rozbudowa budynku miejskiego ośrodka kultury, sportu i rekreacji. Tak jak Państwu wspominałem, odebraliśmy ten obiekt od wykonawcy. W tej chwili trwają właśnie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jak i również inne procedury przetargowe, związane z zakupem czy to sprzętu do kina, które ma być, jak i również innych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania tego ośrodka. Pokazany wyglądający obiekt od zewnątrz, wnętrze, wejście na pierwsze piętro, obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z windą, sala widowiskowa, kinowa, pełni klimatyzowana, także będziemy mogli spokojnie i fajnie oglądać, w dobrych warunkach. Sala fitness również wyposażona. Grob przyrządów mechanicznych, dwa małe atlasy. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy jeszcze wykupować sprzęt, który będzie niezbędny do funkcjonowania tej sali. Jest to pracownia plastyczna. Pracownia ceramiczna, rzeźby, jak i również będzie służyła innym grupom, między innymi modelarzom. To też jest pracownia ceramiczna, kręgielnia. W tej chwili trwają prace nad zakupem innych elementów niezbędnych do tej kręgielni. Wila obok. Sala recitalowa, taneczna. Szatnie dla sali fitness, szatnia męska i żeńska, jak i również dla kręgielni z prysznicami. To jest sala teatralna. Pomieszczenie socjalne zarówno dla pracowników, jak i dla grup, które będą tam funkcjonowały. Okazały hol. Sala widowiskowa. Całkowicie przebudowane, jak Państwo znacie, inaczej wyglądała. Jeszcze raz sala fitness. Nowoczesna technologia. I część magazynowa. Podziemiu, duże magazyny pomieszczące każdy sprzęt dla grup funkcjonujących. To jest jeszcze raz sala dla grupy teatralnej. Studio muzyczne, czyli sala dla zespołów muzycznych. Garderoby z prysznicami. Toaleta dla niepełnosprawnych. Jeszcze raz powiem, od zewnątrz bardzo ładnie oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych, zachęcam, można też oglądać. Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska. Firma wykonała ogrodzenie, które nie nadawało się do użytku. Część została rozebrana. Jest to dalsza część tego ogrodzenia. Jak i również weszła firma, która wykonuje nawodnienie nowego boiska, które będzie rosło. Zaraz rosło.
miesiącu, kiedy? Gramy pod reklamy się nadają. Kolejowe. Też. I proszę Państwa, inwestycja, którą chcemy realizować jeszcze w tym roku, gdzie złożyliśmy projekt, wniosek o dofinansowanie tego projektu, budowa żłobka miejskiego. W tej chwili firma kończy projektowanie. Tak ten żłobek będzie wyglądał. Od zewnątrz. Będzie się znajdował przy ulicy, u zbiegu ulic Maczka i Sikorskiego. Na 40 miejsc jest to budynek parterowy. Dziękuję. Zakresu udziału gospodarki gruntami ochrony środowiska między innymi sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązujących bonifikat na łączną kwotę 47 066 zł. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Witosa za kwotę 66 160 zł. Pozostała jeszcze jedna działka w tym terenie do sprzedania. Nieruchomość niezabudowaną położoną przy ulicy Paderewskiego przeznaczoną pod usługi za kwotę 26 000 10 zł ogłoszono przetarg ustny ograniczony do podmiotów wykonujących zadania związane z przesyłem i dystrybucją energii na sprzedaż działek położonych w obrębie 3-6 miasta Kojnowa za podobnymi stacjami transformatorowymi. Zawarto 4 umowy dzierżawy gruntu pod ogrody przydomowe przy ulicy Legnickiej, Baczyńskiego i Złotoryskich. Wydano 9 wypisów i wyrysów oraz 2 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano 7 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek położonych przy ulicy Legnickiej, Bielaskiej, Fabrycznej, Kolejowej oraz Południowej pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano decyzję na podział działki przy ulicy Wojska Polskiego z urzędu w celu sprzedaży. Wydano 2 zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta. Wydano zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonej przy ulicy Solskiego oraz zaświadczenie o położeniu nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 3 zagrażających drzew gatunku świerb i sosna przy ulicy Słowackiego dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew. Decyzję zezwalającą na usunięcie usychającego drzewa gatunku dom przy ulicy Okrzei dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa przy ulicy Leja i Paderewskiego, teren przyległy do rzeki, 3 zagrażających drzew gatunku lipa i miesiąc dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Legnicy. Decyzję zezwalającą na usunięcie 2 zagrażających drzew gatunku wierzba i osza przy ulicy Astyka dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew. Decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerb przy ulicy Generała Maczka dla spółdzielni mieszkaniowej Młodość z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerb przy ulicy Grunwaldzkiej dla wspólnoty mieszkaniowej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Decyzję zezwalającą na usunięcie uschniętego drzewa gatunku sosna japońska przy ulicy Paderewskiego dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. dodatki mieszkaniowe przyjęto 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Rozpatrzono 56 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 7570 zł 9 groszy. Wydano 55 decyzji pozytywnych. Za miesiąc luty i marzec wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 78 027 zł 6 groszy. Dodatki energetyczne. Przyjęto 52 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, z czego pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski. Za miesiąc luty i marzec wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4416 zł 26 groszy. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego m.in. wydano 4 decyzje administracyjne
5 zaświadczeń do ślubu kontrodatowego, zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Sporządzono 3 akty urodzenia, 9 aktów małżeństwa, 25 aktów zgonu. Załatwiono 180 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 4 korespondencje konsularne. Naniesiono 27 zmian danych w PESEL. Z zakresu Wydziału Organizacyjnego Oświaty i Zdrowia m.in. zarządzenia dotyczyły zmiany w budżecie miasta Kordowa na 2015 rok, zmiany układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Kordowa z 15 stycznia 2015, przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy miejskiej Kordów, mieszczących się w budynkach położonych przy ulicy Grunwaldzkiej 8, Mikołaja 11 i ulicy Legnickiej 75 oraz ogłoszenia wykazu. Przeznaczenia do wydania dzierżawy na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Kojnowie przy ulicy Legnickiej, część działki nr 213 łamane przez 17. Przeznaczenia do wydania dzierżawy na czas nieoznaczony część nieruchomości położonej w Kojnowie przy ulicy Lubińskiej, część działki nr 406 łamane przez 11. Upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przeprowadzaniu z dłużnikami alimentacyjnymi wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych. Upoważnienia do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, a wynikających z tytułów, o których mowa w artykule 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planu finansowego Forum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2015 rok. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Cielicy Małgorzatej. Przeznaczenia do oddania dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Kojnowie przy ulicy Lubińskiej, część działki nr 406 łamane przez 11. Przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym oznaczonej numerem geodezyjnym 204 łamane przez 15 położonej przy ulicy Złotoryjskiej oraz ogłoszenia jej wykazu. Powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Kojnowa w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego mienie komunalne położonego przy ulicy Witosa Obrę 4 miasta Kojnowa na rzecz najemcy oraz ogłoszenia wykazu. Przeznaczenia do oddania użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 471 łamane przez 3, przez 5 i 154 łamane przez 10 położonej w obrębie 4 miasta Kojnowa przy ulicy Baczyńskiego oraz ogłoszenia wykazu. Wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie miasta Kojnowa w 2015 roku. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z wymianą 11 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami przy ulicy Kościuszki. Przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 471 łamane przez 2 przez 4 położonej w obrębie 4 miasta Kojnowa przy ulicy Baczyńskiego oraz ogłoszenia jej wykazu. Przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy miejskiej Kojnów mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grunwaldzkiej 6 oraz ogłoszenia wykazu. Powołania komisji do spraw brakowania dróg ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. A teraz proszę Panią Inspektor Andrasik o przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Kojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Współpracy miasta
uprawnione w artykule 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i ochronie na miarcie uczestniczyły w konsultacjach społecznych na wymienionym programie. Współpraca miasta Żeminowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku obejmowała zadania własne gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych według katalogu zadań z artykułu 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami. W budżecie na 2014 rok zaplanowano na realizację zadań publicznych w opartych konkursach ofert 197 tysięcy. Z tej kwoty wydatkowano 195 200 zł. Miasto od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na wielu płaszczyznach, a celem tej współpracy jest rozwój różnych grup społecznych i wspieranie ich działań. Współpraca ta odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji odbywało się w trybach otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez miasto konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej miasta www.hojno.pl, biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Udzielono także dotacji w trybie pozakonkursowym artykuł 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych, których kwota dofinansowania lub finansowania zadania nie przekroczyła 10 tysięcy złotych, a termin realizacji zadania nie był dłuższy niż 90 dni. Nieodpłatnie udostępniono lokale na spotkania integracyjne dla organizacji, prowadzono promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gazecie Wojewódzkiej. Na stronie chorin.pl w zakładce organizacji pozarządowe zamieszczane były informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Teraz informacja o udzielonych dotacjach w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań w 2014 roku. Uczniowski Klub Kolarski Sygo Gim 1 otrzymał dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach Współzawodnictwa Sportowego w Kolarstwie. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 26 lutego 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Uczniowski Klub Kolarski Orient NTB otrzymał dotację w wysokości 11 tysięcy złotych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach Współzawodnictwa Sportowego w Kolarstwie. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 26 lutego 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Klub Sportowy Hojnowianka otrzymał dotację w wysokości 90 tysięcy złotych na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach Współzawodnictwa Sportowego w piłce nożnej. Realizacja zadania odbywała się od 20 stycznia 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Społeczne Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski otrzymało dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na organizację zajęć rehabilitacyjno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 7 marca 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Sfora Hojnów otrzymał dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w taekwondo olimpijskim. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 21 marca 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Uczniowski Klub Sportowy Orient otrzymał dotację w wysokości 8 tysięcy złotych na organizację i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 21 marca 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Uczniowski Klub Sportowy Orient otrzymał dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodów sportowych w ramach Zawodnictwa Sportowego w Piłce Siatkowej. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 21 marca 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Klub bokserski Czerwian Kolejowy Piłca otrzymał dotację w wysokości 15 tysięcy złotych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w OKSie. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 2 maja 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. I teraz informacje o udzielonych dotacjach w ramach w trybie pozakonkursowym w 2014 roku. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, koło parafialne przy parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła otrzymało dotację w wysokości 6200 zł na tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajania motywuje dzieci i młodzież do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i środków odurzających. Organizacja w okresie ferii zimowych oraz w miesiącach marzec-kwiecień zajęć świetlicowych, sportowo-turystycznych i kulturalnych dla dzieci z grupy terapeutycznej, klasy integracyjnej gimnazjum nr 2 i dzieci z rodzin, których występuje problem uzależnienia od alkoholu, we współpracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 14 lutego 2014 roku do 14 maja 2014 roku. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Koło Terenowe w Kolinowie otrzymało dotację w wysokości 7,5 tysiąca złotych na organizację konkursu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Kolinowa, mającego na celu poprawę zdrowia. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 2 czerwca 2014 roku do 11 lipca 2014 roku. Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Miejskiej Kolinowie otrzymało dotację w wysokości 7,5 tysiąca złotych na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kolinowa mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 16 sierpnia 2014 roku do 30 sierpnia 2014 roku. Klub Sportowy Kolinowianka otrzymał dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na dokształcanie grupy senior i udział w rozgrywkach czwartoligowych. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 15 września 2014 roku do 14 grudnia 2014 roku. I Klub Sportowy Kolinowianka otrzymał dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na unifikację szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 17 listopada 2014 roku do 14 grudnia 2014 roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze coś się dowiedzieć, czy to z zakresu sprawozdania burmistrza, czy sprawozdania pani inspektor Andrzeja? Bardzo proszę. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Proszę, radny Maciej. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałbym tutaj zwrócić się z taką sugestią, jeśli chodzi o pana sprawozdanie. Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego, punkt 5, że są tutaj wymienione dwie ulice, Słowackiego i Sienkiewicza. Jeżeli jesteśmy w tym kwartale, to należałoby również
zajrzeć na ulicę Kasickiego, ewentualnie uzupełnić ten drzewo sam, jeżeli jest to możliwe. I naprawdę tych trzech wieszczów polskich, jakim byli Słowacki, Sienkiewicz i Kasicki, będą naprawdę bardzo ładnie wyglądali. Dziękuję. Bardzo, bardzo stare drzewa, które zostały usunięte, zostały posadzone, posadzone są nowe, pokazane, natomiast na ulicy Kasickiego są posadzone robinie, czyli akacje. Jeżeli jest jakieś wolne miejsce, to na pewno dosadzimy jeszcze akacje, natomiast ta cała ulica kilka lat temu została posadzona drzewami, także na tej ulicy są drzewa. Ja nie wiem, robinie, prawda? Jeżeli jest jeszcze jakieś miejsce na robinie, to sprawdzimy to na pewno. Bardzo tak, dziękuję. Dosadzone, jeżeli będzie taka robinie. Dziękuję serdecznie. Trzech jeszcze traktujemy na robinie. Bardzo proszę, czy jeszcze chcę zadać ten Krasiński to poświęcenia. Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu następnego. Sesji postaram się jeszcze wrócić, ponieważ będę uczestniczył w pogrzebie u nas w domu. Także przepraszam. Proszę. Dziękuję. Przystępujemy teraz do punktu 5 i poprosił pana komendanta komisariatu politycznego pana Palucha. Punkt 5. Informacja i ochrona stanu bezpieczeństwa. Przydomowej siłowni, także zostało
zostało mienie odzyskane, sprawca został wykryty. Ponadto ustaliliśmy, były dwie kradzieże samochodów, ustaliliśmy sprawców kradzieży jednego samochodu Renault Trafic. Również zatrzymaliśmy na terenie miasta mężczyznę, który przewoził w swoim samochodzie prawie pół kilograma marihuany, jak też aresztowaliśmy dwóch mężczyzn, którzy na terenie Cholinowa zajmowali się rozprowadzaniem środków poruszających. W chwili obecnej pozostają w miejscu uzasadnienia. Nie chcę tu Państwa zanudzać w imieniu wszystkich takich realizacji, o których teraz powiedziałem. W pierwszym kwartale na terenie samego miasta mieliśmy 22. Także mówię, przestępczość utrzymuje się, no bo niestety jest to zjawisko, z którym się, którego się nie da całkowicie wyeliminować, no ale podejmujemy wszelkie działania, żeby to ograniczyć. Także tutaj mówię, w tym zakresie staramy się w miarę naszych możliwości, sił i środków, jakimi dysponujemy, dążyć do tego, żeby obywatele nasza czuli się bezpiecznie. Oczywiście prowadzimy cały czas tak zwaną prewencję kryminalną, to jest współpraca dzielnicowych, jeżeli chodzi o pogadanki w szkołach, no głównie na temat zagrożenia narkomanii, to jest taki bardzo mocny temat zagrożenia w sieci, także cały czas uświadamiamy tutaj, mówię, młodzież głównie w szkołach na tego typu rzeczy. Mówię, jestem tutaj z Państwem pierwszy raz, nie wiem, jakie są oczekiwania w stosunku do mojej osoby, także jeżeli są jakieś sugestie, pytania, to prosiłbym się zwrócić moją obecność, jeżeli będę mógł to Państwu udzielić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby zadać głos, zadać jakieś pytanie. Proszę, to proszę radny iść nie wygląda. Panie komendancie, na ostatnich posiedzeniach komisji dużo rozmawialiśmy o takich stach porządkowych na terenie naszego miasta. Bardzo bym prosił, żeby pan uczulił swoich policjantów na dobrych prawach i przezadaniowaniu, szczególnie tutaj chodzi o wyprowadzane pieski. Policjanci, jak będą przyjeżdżać, czy wykonują służbę patrolową, żeby zwracali uwagę na to, że pieski sobie różno chodzą, wrócą, a właściciele, czyli wykonawcy, nie sprzątają. Ja myślę, że nie chodzi o karanie na początku, ale zwrócenie uwagi i z biegiem czasu może ludzie się nauczą i będą dbać o to nasze miasto i o to, żeby sprzątać. Mieszkańców miasta Chojnowa w Porzynowskiej. Szczególnie
jeżeli mógłbym się sugerować, to chodzi o tak zwany weekend, piątek, sobota, niedziela. Bo wtedy najwięcej, no niestety, występuje zdarzeń wandalizmu na naszego miasta. Mało tego, niszczone jest mienie, za które my prosimy koszty. Dziękuję bardzo, jeżeli Pan by się do tego odniósł. Proszę, 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 dysponujemy takimi siłami środkami, jakie mamy. Staramy się, mówię tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te okresy, tutaj jeżeli na tych chodzi o samo miasto Poznań, to mówię, odnosząc się nie tylko do samego miasta, bo mówię, że mam dwie gminy tutaj jeszcze, tak? Gminę Chojną, gminę Miłkowice, gdzie to zagrożenie weekendowe, o którym Pan mówił, no to w okresie letnim jest na tych gminach no, o wiele większe niż na terenie samego Chojnowa, bo grona mieszkańców chojnowskich wyjeżdża sobie na kąpielisko do Rositek, czy też gdzieś tam do tych Miłkowic, także mówię, tutaj cały czas na to zwracamy uwagę i próbujemy nad tym zjawiskiem zapanować, ale mówię, to jest Chojnów. No ja się odniosę jeszcze do jednego. Chojnów jest mniejsze miasto niż Legnica i mam doświadczenie z miasta Legnicy, bo tam pracowałem no, dość długo i mówię, tutaj jest taka anonimizacja, bo tutaj ludzie się znają między sobą i jest tam wiele sytuacji wynika z tego, że ktoś widzi, że ktoś coś robi, a nie poinformuje nikogo, kto jest na przykład jego sąsiad, tak? I on się tego obawia. No i tu jest, mówię, to jest zagrożenie takie, że nie zawsze te informacje docierają. Się bardzo cieszę, że mi Pan o tym mówi, bo ja mogę o tym nie wiedzieć, prawda, że akurat jest jakiś gdzieś dzień, piątek, że wypoznałem na tyle już Chojnów, że wiem, gdzie, w jakich rejonach, jakie zagrożenie istnieje. Natomiast no wiadomo, że drobne fakty wandalizmu no, zdarzają się, no, ale jeżeli nie mamy o nich informacji, to trudno im przeciwdziałać. Bo cała, mówię, jeżeli chodzi o wystosowanie naszych służb, wszystko to się odbywa, mówię, na zasadzie no, analizy zagrożenia bezpieczeństwa i wiadomo, jeśli coś się dzieje, to tam zwiększamy ilość służb patrolowych. Dziękuję bardzo. Proszę Radę Krzysiacza. Ja mam prośbę, żeby wzmóc patrolę na parkingu obok domu Szrama, ponieważ tam spotyka się młodzież w późnych godzinach wieczornych. Jestem tego świadkiem, ponieważ akurat zawsze w poniedziałki po 8 wychodzę z domu Szrama i organizują sobie wyścigi wokół tego parkingu, ponieważ jeszcze właśnie warunki atmosferyczne, jeżeli deszcz pada, to są właśnie dane odpowiednie, żeby sobie tam robić na tej kostce wyścigi. Dlatego bardzo proszę, bo naprawdę może stać się nieszczęście. Gromadzą się na parkingu i to dość duże grupy, po kilka samochodów i później sobie tam szukują wokół nie tylko parkingu, ale jeszcze dalej. Także bardzo proszę. Dobrze, wiemy już o tym zjawisku, wiemy, że coś takiego tu się dzieje, jeżeli chodzi o te spotkania młodzieży, to mówię tutaj o dom Szrama, nawet parking w centrum miasta też tam takie spotkania się odbywają, także nie jest to dla mnie nowo. Wiemy już o tym i będziemy podejmować działania wspólnie z kierownikiem. Proszę radny numer. Proszę radna, chciałem dwa miejsca wskazać, gdzie młodzież niekoniecznie weekendy, ale gdzie w pięknej pogodzie wieczorem, no tylko mówię, zostawiam po sobie Bałaga. To jest pytanie pana dyrektora, ale to jest właśnie nowe wybudowane inwestycja przy Buksirze. Tam z tyłu sobie często wsiadają, chodzili i różne imprezy organizowali. I kolejne takie miejsce, to jest też za budynkiem Zawodowego Zespołu Szkół Kolejowej przy ulicy Wojska Polskiego. Tam ten mamy autentyczne jest tam też. Zaciszu, ponieważ to jest ogrodzone za budynkami. Tam też przy własnym pogodzie wieczorami zdarzają się alkoholowe różne. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś radny chciałby? Proszę radny. Panie komendancie, bardzo bym prosił, żeby pan skomentował plotki, bo pytają mnie ludzie, ale ja nie jestem kompetentny, o to, że komisariat Chojnowy nie będzie likwidowany, nie będzie zmniejszony etatowo, będzie pracował efektywnie na rzecz bezpieczeństwa Chojnowa. To pytanie słyszę za każdym razem, jak jestem na sesji. Gminy sam pan wie, jaka była sytuacja, miał ten komisariat przestać istnieć z dniem 1 lutego. Proszę się nie zapierać, panie radny, pan o tym wie. Także, a dzisiaj, no, na dzień obecny mamy 26 marca i mogę zdementować taką informację, że likwidacji tego komisariatu.
szczęśliwie się dzieje, że w Henewie nie ma punktu sprzedaży dopalaczy, ale czy, bo tak, taka gminna, miejska wieś niesie, że Chojnów powoli staje się takim zagłębiem narkotykowym. Nie wiem, czy to na podstawie tych trzech zdarzeń, o których pan dzisiaj mówił, czy rzeczywiście dzieje się coś niedobrego. Znaczy w tym zakresie to akurat nie mogę panie przewodniczący udzielić pełnej informacji. To na pewno nie jest związane z tymi kilkoma sprawami, które ja tu przedstawiłem. No, natomiast no, coś na pewno pana wypowiedzi jest. Tutaj my niestety no, to są to jest autostrada, to jest trasa 94, także możliwości takie przemieszczania się kogoś gdzieś tam z punktu A do punktu B przez Chojnów są możliwe. No aczkolwiek mówię tutaj, jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową na terenie miasta, to mam na to zagrożenia z tej strony jakiegoś tam większego. Dziękuję. Tu nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zreferowanie tego przez panią inspektor, panią Emilią. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Zaprezentuję tegoroczny plan kalendarium. Zawiera on ponad 90 wydarzeń, jakie zaplanowano na w styczniu mieliśmy świąteczny noworoczny koncert, finał Belgii Orkiestry Świątecznej Pomocy, ferie z biblioteką, ferie z emocji, wystawę Bronisława Wolanina z ceramikę, wystawę Malujemy Samodzielnie i z Pomocą, w lutym spotkanie autorskie z Dionizosem Sturisem, turniej Wyża Sportowego Park, Mistrzostwa Strefy Lednickiej Szkół Podstawowych w Sztafetach Prywackich, Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Klas Szóstych i Międzyzakładową Linię Piłki Siatkowej Ogólnika Burmistrza Miasta Chojnowa. W marcu Dzień Kobiet, konkurs językowy Dęk, zajęcia plastyczne, dekoracje wielkanocne w Bibliotece Miejskiej, wieczorek poetycko-muzyczny, a jednak słowem ciepłe życie w muzeum regionalnym, tydzień z internetem w Bibliotece Miejskiej, Mistrzostwa Strefy Legnickiej w Szakach Burzynowych Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych, Mistrzostwa Podstrefy Legnickiej w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Przed nami jeszcze 13 Ogólnopolski Konkurs Piosenki Odśpiewane Nutki. W marcu też odbyła się i trwa nadal wystawa Wyprawa na Kilimandżaro. Odbyły się także eliminacje miejskie 20. Dolnośląskiego Konkursu Restauratorskiego Pegasik, warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Regionalnym i cały czas funkcjonuje jeszcze wystawa fotograficzna Rafała Wyciszkiewicza w Galerii Młodych Muzeum Regionalnym, Biblioteki Miejskiej w kwietniu. Inauguracja obchodów ustanowionego przez Sejm RP roku 2015 rokiem świętego Jana Pawła II. Spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim. Moje otoczenie, moje inspiracje, wystawa w Baszcie Tkacz. Tenis stołowy Mistrzostwa Miasta Senatów. Indywidualne Mistrzostwa Miasta w biegach przełajowych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Emocje, wystawa fotografii i pasteli w Moksiszu. W maju festyn majowy, festyn majowy z udziałem motocyklistów, jarmark z początku XX wieku, olimpiada lekkoatletyczna szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, noc w muzeum, 10 przegląd teatralny Silepia, turniej szachowy, muzyczna wywiadówka w pracowni wokalnej, Skarb z Głogowa, wystawa archeologiczna do zbiorów Muzeum w Głogowie. 1000 lat jazdy polskiej, rysunki Lecha Warza, wystawa w Baszcie Tkaczy.
Holony 2, wystawa towarzyszy szkoły kwiatkowskiej Sznek i wojewódzki turniej piłki ręcznej chłopców dla świąt. Czerwiec. Pasowania na czytelnika. Karaoke warsztatu terapii zajęciowej. Trzeci ogólnopolski festiwal chórów młodzieży szkolnej. Ogólnopolski turniej zespołów tanecznych Stonowa. Dni Hojnowa. Dziesięciolecie międzynarodowego partnerstwa miast Hojnów Egersbach Komendy. Bambiniada. Wakacje z biblioteką w miejskiej bibliotece. Turniej brycia sportowego Park. 10. Przegląd Fundacji Plastiki i Jubileuszowa Wystawa Wojewódzkiego Środowiska Plastycznego w Muzeum. Wystawa członków Gildii Artystów Hojnowa. Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Rzeczpospolitej. Lipiec. Wakacje z MOXI. Festyn wakacyjny. Wakacyjny turniej siatkówki. Na przełomie lipca i sierpnia wystawa 10 lat partnerstwa Hojnów Egersbach Komendy. Sierpień. Wakacje z MOXI, festyn wakacyjny. Z mojego szkicownika wystawa akwareli, pasteli i rysunków Alicji Miejskiej w Muzeum Regionalnym. Wakacyjny turniej koszykówki. Wrzesień. Narodowe czytanie w tym roku Lalka Bolesława Prusa. Wystawa członków Gildii Artystów Hojnowa, festyn, koncert w Domu Kultury, projekt w renesansowym Hojnowie Piastów Lewiejsko-Brzeskich. Na przełomie września i października w drodze wystawa fotograficzna Marty Kondrackiej i Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Październik. Piąta Hojnowska Jesień z muzyką dawną. Koncert w Domu Kultury, wystawa członków Gildii Artystów Hojnowa, wystawa prac 5. Konkursu Różańcowego, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB, listopad, tydzień patriotyzmu, 11 listopada Akademia w Moksirze, wystawa członków Gildii Artystów Hojnowa, kawaleria na Śląsku od Fryderyka Wielkiego do I wojny światowej, młodzi tworzą sztukę. Tenis stołowy Mistrzostwa Miasta do lat 16. Grudzień. Mikołaj, kiermasz świąteczny, zajęcia plastyczne, dekoracje Bożona Narodzeniowe w miejskiej bibliotece, koncert z gwiazdą w pracowni lokalnej, koncert Domu Kultury, wystawa Zwierciadło Saskie i Prawo Materskie, odczyt. Dokument lokacyjny Hojnowa z 1333 roku. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży w muzeum. Mikołajkowy turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Podsumowanie roku sportowego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś z radnych ma jakieś pytanie do pani inspektor, redaktor, prezes i coś tam jeszcze? Bardzo proszę. Nie ma, dziękuję bardzo. Ja również Państwu dziękuję. Przystępujemy się do punktu 7. Ja tu bardzo przepraszam Panią Prezes, że tak późno starałam się przyspieszyć, ale niestety. Bardzo proszę sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Bardzo proszę. Komisja odbyła 16 protokołowanych spotkań w Urzędzie Miejskim,
na których umówiono 440 spraw mieszkaniowych dotyczących m.in. przedłużania umowy najmu lokalu socjalnego, przydziału lokalu socjalnego, przydziału lokalu mieszkalnego lub zamiennego, przydziału lokalu komunalnego po śmierci najemcy lub wyprowadzeniu się najemcy, przydziału lokalu do remontu we własnym zakresie, przydziału pomieszczeń tymczasowych. W roku 2014 rozpatrzono 440 spraw na 16 odbytych protokołowanych spotkaniach w Urzędzie Miejskim. Średnio na jednym spotkaniu omawiano 27 spraw mieszkaniowych. Ilość omawianych spraw kształtowała się w granicach od 1 do 66. W miesiącu styczniu wynosiła 60, bo sporządzano listę. Przydziału lokali na rok 2014, a w miesiącu grudniu rozpatrzono 66 spraw, bo opracowano listę przydziału lokali na rok 2015. W terenie sprawdzono 158 wniosków o przydział mieszkania, podań i zgłoszonych spraw spornych. Przeprowadzono weryfikację listy przydziału lokali komunalnych opracowanej na rok 2014. Sporządzono listę przydziału lokali zamiennych, mieszkalnych i socjalnych na rok 2015, w której na pierwszych miejscach znalazły się rodziny z listu 2014 w ilości 18 rodzin osób spełniających nadal warunki do przydziału mieszkania komunalnego. Lista w roku 2014 wynosiła 37 rodzin osób. Na rok 2015 zaplanowano przydzielić 36 mieszkań, z tego 18 lokali zamiennych, 14 mieszkalnych, 6 socjalnych, 2 lokale do remontu we własnym zakresie. W roku 2014 przydzielono łącznie 23 lokale mieszkalne, 3 lokale po spłaceniu zaległego zadłużenia, 104 lokale socjalne dotyczy przydziałów lokali oraz przedłużeń umów najmu lokali, 11 lokali po śmierci najemcy, 1 lokal po wyprowadzeniu się najemcy, 9 pomieszczeń tymczasowych w lokalach wspólnych, 2 lokale na czas remontu mieszkania dotychczasowego, z którego ze względu na stan techniczny lokalu należało przesiedlić lokatora. Przeprowadzono 2 zamiany międzylokatorskie. Pomieszczenia tymczasowe są przydzielane osobom, który sąd nie zapewnił lokalu socjalnego. Czas umowy to 3 do 6 miesięcy. Miasto posiada lokale tymczasowe w budynku przy ulicy Rejtana 4. Są to mieszkania wspólne, jednorazowo może tam mieszkać 8 osób, aktualnie mieszka 6. Sami panowie. Potrzeby mieszkaniowe miasta Chojnowa według oceny komisji wynoszą około 32 mieszkań, w tym 10 lokali na realizację wyroków sądowych, 14 lokali na realizację z listy zakresu przydziału lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych dla osób, rodzin zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, 2 lokale do remontu własnego. W związku z planowanym remontem lub wyburzeniem budynku przy ulicy Legnickiej 41AB należy dodatkowo zarezerwować 8 lokali zamiennych. Mieszkania pozyskiwane z różnych rzeczy są bardzo w stanie technicznym. Najczęściej są to mieszkania do remontu. Remontu wykonuje Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub częściowo zainteresowani najemcy w ramach porozumienia z Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Spotkania Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy zaplanować i organizować minimum 1 raz w miesiącu, analogicznie do roku 2014, w roku 2015 w sprawach bieżących i pilnych należy spotykać się również poza planem. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, może ktoś ma zadane jakieś pytanie do Panie Przewodniczący, bardzo proszę, Radny Jerzy. Nie wiem, czy bardziej Panie Przewodniczący, może Pani Sekretarz, usłyszałem, że budynek Legnicka 41AB podlega wyburzeniu, a więc czy to jest stan techniczny taki jego zły? Tego jeszcze nie wiemy. Nie ma. Czy to będzie wyburzenie? To proszę Pana Dyrektora Chojnowskiego Zakładu. Jest to. Czy to będzie wyburzenie, czy to pójdzie jeszcze do... Pan Dyrektor jest zorientowany. To jeszcze jest. Ale to prosi, czy to
remontu czy do budżetu. Czekamy na... A taki zły stan techniczny jest tego? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Okay. Panie to też. Bardzo proszę, jeśli o tym może pytanie z zakresu sprawozdania. Jeśli nie ma, dziękuję. Pani Przewodnicząca dzisiaj przyszła w takim szerszym składzie Komisji Mieszkaniowej. Przedstawiciel Pani Gienia, jest Pan Jan, a tu nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań, nie ma mieszkań. A jak będą, to będą pytania. Szanowni Rzeczy, Szanowni Państwo, ogłaszam 20 minut przerwy. Zapraszam wszystkich do tego rady na kawę. Informuję, że tak jak zaczęliśmy sesję, tak i w tej chwili jest obecnych na sesji 15 radnych, czyli pełny skład rady. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwał. Wszystkie uchwały poza tą, którą żeśmy dzisiaj wprowadzili do porządku obrad, były przedstawiane przynajmniej na części Komisji Stałych Rady, ale myślę, kto nie był obecny na przedstawianiu, to miał czas się z tą uchwałą zapoznać, ewentualnie on tu pytanie dopytać. Podpunkt A punktu 8. Uchwała zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów reputacji do publicznych przedszkoli na terenie miasta Chojnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Pomijam ustawę prawną i będę mówił przy każdej uchwale, żeby troszkę przyspieszyć. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6, łamane przez 23, łamane przez 15, Rada Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznej przedszkoli na terenie miasta Chojnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym w tabeli kolumna kryterium ten liczby porządkowej 1 otrzymuje brzmienie. Dziecko rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustęp 2. W paragrafie pierwszym w tabeli kolumna kryterium liczba porządkowa 2 otrzymuje brzmienie. Dziecko rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych według zamieszkania w Chojnowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015. Myślę, że wszystko jest zrozumiałe. To nie była przedstawiona ta uchwała. Ale może być jakieś pytanie, bardzo proszę. Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt B punktu 8. Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania na przeprowadzenie wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Tworzy się obwód głosowania dla wyborców przybywających w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym Niebieski Palator w Chojnowie. Paragraf 2. Wymieniony w paragrafie 1 obwód otrzymuje numer 7, a siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie mieściła się w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym Niebieski Palator przy ulicy Szpitalnej 20 w Chojnowie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Uchwała radna. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt C. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Moniki Łagody na dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Uznaje się za bezzasadną skargę lub zasadną skargę pani Moniki Łagody na dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ustęp 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Chojnowa. Paragraf trzeci. Uchwalenie się przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisja rewizyjna pracowała nad tą skargą, jak dobrze spojrzymy, chyba dwukrotnie. Uznała tą skargę za bezzasadną. Stanowi to uzasadnienie skargi i bardzo bym prosił o przegłosowanie tej uchwały, że uznaje się za bezzasadną skargę pani Moniki Łagody na dyrektora Tarnowskiego Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, jak to przedstawiła komisja rewizyjna. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Gerber. To jest uzasadnienie, jest napisane, że ten remont daty jest dwuetapowy, czyli rozumiem, który etap został przeprowadzony. I tam w ostatnim zdaniu pisze, ogłoszono łącznie 4 przetargi w celu wyłonienia wykonawcy remontu. Jaka jest obecnie sytuacja? Mam takie pytanie, czy już zostało rozstrzygnięte? Z tego co ja wiem, to w tej chwili przebiega właśnie na tym obiekcie remont daty. Ale bardzo proszę, może dyrektor Tarnowskiego Zakładu odpowiedzieć. Zgodnie z tym przypadkiem, który został ogłoszony, rozstrzygnięty, wykonawca został wyłoniony, była podpisana praca na wyniku trwania. Na dzień dzisiejszy. W tej chwili trwa remont, jak to jest, będzie tam przychodził, widać. Bardzo prosił o przyjęcie tej uchwały. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki z zapisem, że skarga zdaje się za bezzasadną. Bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Troje radnych się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących. Punkt D. Uchwała w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje. W celu wykonania społecznej kontroli nad załatwieniem wniosków o najem lokali i ustaleniem kolejności zawierania umów najmu powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej Komisją w składzie. Eugenia Budakiewicz była dzisiaj obecna na sesji, na początku pierwszej części. Rosalia Dziuczko, Elżbieta Stegent, Jan Liczny był dzisiaj też obecny, Maria Steś jako przewodnicząca poprzedniej komisji, Marek Płotnicki oraz Halina Siniak. Paragraf drugi. Zasady i tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały składa się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 5 łamane przez 24 łamane przez 11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała również była przedstawiona na komisjach stałych rady, ale bardzo proszę, kto jeszcze z radnych chciałby coś się dopytać? Proszę bardzo. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt F. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2015. Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Program jest jako załącznik. Myślę, że wszyscy są zapoznani, że to była też dyskutowana ta uchwała na komisjach stałej rady. Ale bardzo proszę, może komuś się nasuwa jakieś pytanie, proszę bardzo. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw na normalności, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt F. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa.
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 4 łamane przez 16 łamane przez 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr 4 łamane przez 16 łamane przez 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienie wartości przyjętej wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W uchwale nr 4 łamane przez 16 łamane przez 14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Upoważnia się burmistrza miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań. Punkt pierwszy. Związany z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w paragrafie 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że też również nie ma pytań, czy są? Nie ma. Przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt G. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2015. Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 200 856 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 209 695 zł do kwoty 43 547 172 zł. Z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600 856 zł, a zmniejsza się o kwotę 209 695 zł. Do kwoty 38 696 712 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 600 000 do kwoty 4 850 460 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 605 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 991 161 zł do kwoty 45 629 338 zł. Z tego wydatki bieżące wynoszą 37 852 468 zł. Z tego wydatki jednostek budżetowych 31 022 560 8 zł. 67 groszy, z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczane 19 732 342 zł. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 290 223 zł. 67 groszy. Dotacje na zadania bieżące 2 094 700 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 601 190 9 zł 33 grosze, wydatki na obsługę długu 134 tysiące, wydatki majątkowe 7 776 870 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zadania inwestycyjne w 2015 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Budżet po zmianach wynosi. Plan dochodu 43 547 172 zł. Dochody bieżące 38 696 712 zł. Dochody majątkowe 4 850 460 zł. Plan wydatków wynosi 45 629 338 zł. Wydatki bieżące 37
852 463 zł. Wydatki majątkowe 7 776 870 zł. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 5 995 634 zł, a plan rozchodów wynosi 3 913 468 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały wyłącznie się burmistrzowi miasta Koninowa. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega rozpatrywaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koninowie. Myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, mają załączniki, zostały przeanalizowane, ale bardzo proszę, jeśli ktoś ma może jakieś pytanie do sprawy uchwały. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Również tutaj widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. I uchwała wprowadzona na dzisiejszej sesji, uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodnym i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Koninowa na okres od dnia 1 maja 2015 do dnia 31 maja 2015. Rada Miejska Koninowa uchwala, co następuje. Przedłuża się obowiązujące na terenie miasta Koninowa taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodnym i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 maja 2015 do 31 maja 2015 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyłącznie się burmistrzowi miasta Koninowa. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. To jest uchwała proceduralna, żeby to przedłużyć o jeden miesiąc, ale jeżeli są pytania co do tej uchwały, bardzo proszę. Proszę radny Maciej. Ja właśnie chciałbym troszeczkę wyjaśnić. Panie dyrektorze, bo chyba to jest pieczątką sygnowane Koniowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Czytając uzasadnienie do wniosku, obawiam się, że będzie podniesiona cena wody oraz cena ścieków. Nie ukrywam. Nie ukrywam. Nie ukrywam. No właśnie, bo czytam to bardzo dokładnie i obawiam się, że nawet w uzasadnieniu są użyte słowa, które mogą wpłynąć, powiem tak, znacząco na podniesienie cen wody i ścieków. Czy też pan to nie zdementuje? Mogę bym wchodził w grę słów, że to, że to wszystko będzie, jest wiadomo, to chodzi o to, żeby dokładnie się przygotować, bo to ten miesiąc tam jest potrzebny, żeby jeszcze raz skalkulować, o ile ta cena wody będzie podniesiona i cena ścieków. Dobrze, dziękuję bardzo. Czekam na tę cenę. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o szacunkowo ocenienie wstępnie, jaki to będzie koszt podwyżki tego dostarczenia wody od prowadzenia ścieków? Ale no, ta uchwała nie ma nic wspólnego z podwyżką. Zainstalowanie tego oświetlenia ulicznego, które
Do interpelacji dołączam oczywiście pismo, które otrzymałem od tych mieszkańców. I chciałbym prosić jeszcze również o wykonanie oświetlenia na placu między ulicą Kolejową Kościuszki i Grzymały. Jest to plac za Biedronką. Chodzi tam o oświetlenie co najmniej dwóch lamp, bo ci mieszkańcy są w podobnej sytuacji, tak samo jak w ulicy Szopena. Na pewno by to też podniosło im komfort życia i przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wygłoszenie tej interpelacji. Proszę burmistrza się również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przepraszamy. Proszę radny Mariusz. Ostatnio mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie. Tak jak Państwo wiecie,
różni, znani, nieznani, sportowcy, ludzie. Wstyd po prostu jest nam, mieszkańcom miasta, gdy muszą pokonywać po takiej drodze do hali swoje kroki, czy dojechać samochodem. Raz do mieszkańców korzystających w wieczornych porach, ja wiem, że było mówione, że nam należy najpierw zadbać o media podziemną, tuż jest zadbane, jest elektryczność, jest prąd, jest trasy prowadzone, więc myślę, że po 20 latach czas wypadałoby przede wszystkim tą nawierzchnię jakoś odpowiednio przygotować tak, abyśmy mogli spokojnie i bez wstydu dochodzić do tych hali. Państwo władze drogą naszych mieszkańców, szczególnie kierowcy młodzieży, zamierzający do szkół średnich na terenie naszego miasta, zwracam się z ponowną prośbą o drogę na mieście i Smakowej. Jest to jedyna droga prowadząca do hali sportowej, z której korzysta wielu mieszkańców Krynowa. W miesiącach od października do kwietnia, dnia wyborczych, hala sportowa jest wynajmowana na dopuszczu do wieczorów przez mieszkańców miasta i gminy. Często sobotnie, które organizowane są dla wody, roczne wydarzenia sportowe, w którym uczestniczą zawodnicy, grupy, zespoły, różne dyscyplin sportowych z różnych zakątków naszego powiatu, województwa, nawet Polski. Brak od 20 lat odpowiedniej drogi do hali sportowej jest wielką trudnością i daje zły wizerunek miasta Krynowa. W związku z powyższym zwracam się z pytaniami, czy istnieje realna szansa budowy na wierzchni ulicy Mazurki i jeśli tak, to w jakim terminie, czyli od kiedy przewiduje się rozpoczęcie tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Na pewno burmistrz. Dziękuję bardzo. Przystępuje się do interpelacji. Ja jednak na marginesie powiem, że radny troszeczkę wyprzedził co do ostatniej interpelacji. Jak wiemy wszyscy, że planowany jest budowa kładki przy tej ulicy, przy tym deptaku. I na pewno ten deptak będzie zrobiony, no ale to zostaje w porządku. Pytanie przewodniczący, bardzo, żeby tak było. No most będzie. Zgodowy. Bardzo proszę, kto jeszcze z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie, złożyć interpretację, zapytanie? Jeśli nie ma, przystępujemy do następnego punktu odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Na ostatniej sesji takowych. Było zapytanie, no a myślałem, że to byś na miesiąc odpowiadał. Dziękuję bardzo, proszę. Było, chciałbym, że nie było. Pan Paweł Grabek, radny Rady Miejskiej Krynowa. Odpowiadając na pana pytanie, złożone w dniu 27 stycznia 2015 roku w Biurze Rady Miejskiej Krynowa informuję, że całkowity koszt organizacji 2015 roku. Całkowity koszt organizacji w 2015 roku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krynowie wyniósł 1080 zł. Środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu miasta. Koszty niezbędne to m.in. zakup baterii do mikrofonu, przewóz sceny i sprzętu nagłaśniającego oraz koszty transportu zespołu. Dziękuję bardzo. Czy radny Grabek przyjmuje tę odpowiedź? Ja pan przepraszam, wypełniał jeden punkt, swój punkt, czyli informacje komunikatu przewodniczącego. Chciałbym właśnie przekazać parę informacji. Otóż bardzo prosił przewodniczącej komisji o dokonywanie spotkań w miesiącu kwietniu, w dniach 20-23. A to z uwagi na to, że planuję dodatkową sesję w tym miesiącu. Będzie to sesja zwyczajna. Także przypominam o oświadczeniach majątkowych. Został nam jeszcze miesiąc. I jako ciekawostkę, to chciałem powiedzieć informację, że w dniach 28-29 tego miesiąca, to jest sobota i niedziela, odwiedzi nasze miasto oficjalnie burmistrz miasta Egersbach, Jürgen Zilling z Dąbrowy.
przerwie odnośnie wyjazdu delegacji Stowarzyszenia Miast Partnerskich do Egersbach, jak również przedstawicieli samorządu. O to apelowałem, żeby kto z radnych chce, to może wziąć udział w tym wyjeździe. Tyle moich informacji. Przystępujemy do punktu 12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w tym punkcie, proszę. Jeśli nie ma, przystępujemy do punktu następnego, punkt 13, sprawy różne. Bardzo proszę radny Jerzy Kozław. Panie Przewodniczący, w związku z Pana informacją o sesji nadzwyczajnej. Zwyczajnej. W maju. O, to chciałbym powiedzieć, że komisja rewizyjna chyba bez zmian spotka się tak jak było zaplanowane, proszę Państwa. Musimy tam się bawić. Korzystając z okazji, pani sekretarz, muszę do pani skierować słowa. Chciałem podziękować za wyrównanie tego terenu przy ulicy Wyspiańskiego. Bardziej to zrobione i myślę, że zagospodarujemy to, jak to będzie wyglądać tak jak po lewej stronie. A druga sprawa, chciałem uzyskać ze dwa zdania informacji na temat planowanej budowy żłobka. A to jest gotowy projekt. Ten czas jest najlepszy, bo poprzednio było mniejsze dofinansowanie, a w tym roku jest większe.
naprawić, więc zwracam uwagę na naprawę cząstkowe wyjezdni, które mam niestety po okresie zimowym, który nie był zbyt długo trwały, aby się nie było, jednak o uzupełnienie dywanika asfaltowego, ale również o naprawę chodników, dlatego że wiele miejsc po prostu zapadło się i ten chodnik staje się nierówny, staje się on niebezpieczny dla osób, które przemieszczają się po tych miejscach. Kolejny element, który jest elementem stałym i w którym zawsze będę prosił go i będę uważał, że to jest niezbędny element każdego miasta, bo podnosi estetykę, ale również poprawia niejako bezpieczeństwo, to poprawienie i odnowienie oznaczeń miejsc parkingowych dla samochodów na terenie miasta Chojnowa. Również z oznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Sprawa myślę, że już jest na pewno uregulowana, ale niemniej jednak chciałbym zasugerować, żeby został poprawiony stan nagłośnienia na cmentarzu komunalnym ze względu na bardzo niewyraźne oddawanie głosu osób celebrujących mszę. Oraz kieruję tutaj prośbę do pana dyrektora HZGKM-u. Panie dyrektorze, myślę, że pan pamięta cały czas o prośbie, o tym, że zdeklarował się pan w 2014 roku i 2015 rok spowoduje to, że zostanie uzupełniony dywanik asfaltowy na wszystkich jezdniach, w których HZGKM brał udział w naprawach awarii. W tej nowej kadencji jest przewidziana odbudowa tych miejsc awarii. Czyli pan tą cenę wody podniesie o ten... O budowę. Ciekawie to wygląda. No ale dobrze, przynajmniej będę wiedział, że dywanik asfaltowy to z cen wody. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w punkcie? Jeśli nie ma, panie i panowie radni, szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem